Dla kibica miłość do klubu z miasta, z którego pochodzi, jest rzeczą najważniejszą, a postawa tej drużyny budzi największe emocje. Stąd istnienie klubów kibica, organizacji, stowarzyszeń nie jest niczym nowym. Z podobnego założenia wyszła grupa ludzi, która postanowiła stworzyć stowarzyszenie kibica klubu z miasta dosyć licznie w Chicago reprezentowanego Jagiellonii Białystok. Plany mamy duże, dlatego że Białostoczan i ludzi z regionu województwa podlaskiego jest tutaj masa, a Jagiellonia to dobry znak firmowy, utożsamiamy się z tym klubem, taka nasza wizytówka na świat, więc chcieliśmy tutaj kontynuować te naszą pasję, zamiłowanie do regionu, do piłki nożnej. Fajna atmosfera, bo na początku było nas może 5-6 osób, a już teraz jest nas 30-40, dzisiaj widzimy już jest raz 200 osób, więc będziemy się starać robić jak najlepsze ruchy, żeby nie zrobić jakichś błędów. Z panem Tomaszem tutaj jakoś staramy się wszystko ogarnąć. Będzie dobrze chyba. Czyli oprócz tych więzi geograficznych, a więc tego, że pochodzicie gdzieś z rejonów Białegostoku, łączy was też zamiłowanie do piłki nożnej. Tak, oczywiście. No to jest... ta sprawa, dla której się spotykamy. No, piłka nożna, Jagiellonia, Białystok, każdy stawiał pierwsze kroki, jak nie w Jagiellonii, to gdzieś obok, w innych klubach. No a później ci lepsi wylądowali tak jak Tomek Frankowski, jeden z najlepszych polskich zawodników w polskiej lidze, można powiedzieć też światowej klasy. Może troszkę mało doceniany był w reprezentacji Polski, uważam to za wielki błąd. Gościem honorowym sobotniego bankietu stowarzyszenia był były piłkarz reprezentacji Polski, Jagiellonii Białystok, a także m.in. Wisły Kraków czy Chicago Fire, Tomasz Frankowski. Nie dlatego, że jestem obecnie w Chicago, muszę na pierwszym miejscu postawić to miasto i może nie zasmakowałem tutaj amerykańskiej kultury, bo poznałem wielu Polaków właśnie w Chicago, ale właśnie z poznania tychże Polaków i z przyjaźni, które tu zawarłem 5 lat temu, bardzo się cieszę i jestem także dzisiaj, dlatego że ta przyjaźń się wciąż utrzymuje i myślę, że poza piłkarsko pobyt w Chicago jak najbardziej mnie wzbogacił. Popularny Franek Łowca Bramek w ubiegłym roku zakończył piłkarską karierę właśnie w barwach Jagiellonii, w klubie, w którym rozpoczynał piłkarską karierę. Jestem blisko klubu z racji tego, że wciąż mieszkamy w Białymstoku, więc staram się być na każdym meczu, rzadko na treningach, natomiast myślę, że tutaj wykładnią gry w piłkę jest mecz sobotni. Frankowski cały czas pozostaje w bliskim kontakcie z macierzystym klubem. Zresztą dla wielu byłych piłkarzy, trenerów całkowity rozbrat ze sportem jest trudny. Każdy raczej szuka możliwości aktywnego działania w sporcie. Jeżeli ktoś uprawiał piłkę nożną czy jakikolwiek sport od wieku 7-8 lat przez 20-30 lat, to nie jest tak łatwo to zostawić. A wydaje mi się, że niektórzy z nas mają na tyle doświadczenia i wiedzy, że może to przekazać młodszym pokoleniom. Podczas bankietu prowadzono licytację gadżetów związanych z klubem Jagiellonii, koszulek z autografami Tomasza Frankowskiego i innych reprezentantów Polski, a wszystko to na potrzeby Stowarzyszenia Dzieci Białegostoku.